Dzień dobry, Reni Ferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Łączymy się z Wami przy sobotnim śniadanku i kawce. Dzisiaj jajka, parówki i fasolka w pomidorach. Do tego trochę choinki i każdy posiłek smakuje wyjątkowo. Rafał jest już w pracy, a ja melduję się w drodze do moich rodziców. Tam jest w ogóle większa ekipa i na chwilkę tam wpadnę do środka, w środek całej imprezy, a później lecimy z dziewczynami na rynek i na zakupy, bo w końcu sobota. Melduję się po sobotnich zakupach i obiedzie i kawce w rodzinnym gronie. Lecę teraz do domku, rozpakuję zakupy i szykuję się na kolejne. Siema, dzień dobry. No widzę właśnie, dzień dobry Państwu. Nie taka ukryta, bo widzę. To jest porwanie. Gdzie się porywasz? Porywam się dzisiaj do Łodzi, ponieważ będziemy... Porywam się na prezenty. Przystanek numer 1, paczkomat, ale celowo się tutaj tak wdzięczę do Was, bo kupiłam sobie kolczyki. Jeszcze nie widziałeś. Takie i były w zestawie ze śnieżynkami. Znowu kupiła, pokaż. Bo ja teraz na łyżwy. Nie, czekaj, bo ja nie mogę... Na łyżwy? No to we wtorek. Nie no, niekoniecznie dzisiaj. Dzisiaj nie już no, mam dzisiaj łyżwę to zaliczone. Nie. Ale pokaż. Co za mina? O, no nie, no patrzę, bo się skupiam na drodze, żeby nic nie wjechać. Do paczkomatu chciałeś? Tak, tu jestem na koniec, tam można stanąć. I mamy do odebrania paczkę, a docelowo jedziemy do Łodzi. Jedziemy na zakupy, pokupować prezenty na święta jeszcze. Zakupy kupować. Coś tam mamy, ale jeszcze trzeba to uzupełniać. I świadomie. W sumie jeszcze dużo. Jedziemy w ostatni weekend przed świętami do manufaktury. O ile w ogóle nam się uda zaparkować, to będzie okej. Okay. Jak na przedświąteczny weekend, to udało nam się błyskawicznie zaparkować. Lecimy do manufaktury. Jak dobrze mieć samochód i można sobie zrobić przerwę w zakupach, tak, i zjeść na jedzenie, teraz legalnie. Tam, tak, tam nie można, więc tu trzeba małpki. Jest mój kebab. O Jezu, już się przestraszyłam, że nie ma go w tej torbie. Berlin kebab dzisiaj wjeżdża. Bo to już była taka granica. Tak. Zaraz by była awantura. Takiej awanturki. No i trzeba było się najeść najpierw. I to była bardzo dobra decyzja. 21:30, mamy prawie wszystkie prezenty i jeszcze pół godziny, żeby kupić pozostałe, ale już brak. Wiemy, po co idziemy konkretnie.
galeria opustoszała, podobnie jak nasze portfele. Mieliśmy jeszcze wybrać się na jarmark na Piotrkowską, ale zmieniły nam się nieco plany, bo jutro, właściwie niedługo, za kilka godzin, o 4:00, jedziemy w góry na nart. Jakby mamy problem, tak? Ale na szczęście jest zimno na zewnątrz, to doniesiemy. Jest i on, nasz Santa Fe. Siadamy na lody w autku. Możemy jeść lody, drodzy Państwo. Tak mi się chce pić, że chciałam wziąć inne lody, ale chciałam sorbet ja tak z cytryny, żeby najbardziej się napić. Ja mam mango i truskawkę. Dzisiaj na rynku kupiłam jemiołę i jako zadanie vlogmasowe na Instagramie rzuciłam właśnie hasło jemioła i pierwszy raz w historii vlogmasa mniejsze od 3 nie było żadnego zgłoszenia. I teraz powiedzcie mi, czy nie kupujecie jemioły, czy kupujecie zaraz przed świętami, bo w sumie wiem, że no tak w zeszły weekend jeszcze trudno było ją dostać, przynajmniej u nas. Czy to tak po prostu jest na ostatnią chwilę, czy w ogóle już nie ma takiego zwyczaju u Was? Bo jestem ciekawa, czy już się rozleniwiliście, czy wręcz przeciwnie, jesteście tacy pracowici przed świętami, że nie macie czasu na nasze zadanka. Postanowiliśmy zrobić ankietę w tym temacie i aż 71% ankietowanych nie kupuje jemioły na święta, 29%, a jeśli chodzi o liczby, to 33 osoby zagłosowały, że kupują jemiołę, 80%, że nie. Taka ciekawostka. A tutaj jeszcze coś, co przywieźliśmy z dzisiejszych zakupów, między innymi. Jak wiecie, na naszej choince wiszą ozdoby z tego roku i z końcówki z zeszłego, z różnych wyjazdów. Jest też bombka, która taka ozdoba, która kojarzy nam się z zakupem auta, a ta będzie nam symbolizować zakup motocykla i pierwsze moto Mikołaje. Sytuacja wygląda następująco. Jest 23:46, w domu jest to całkowity Saigon, ale mniej więcej rzeczy na wyjazd są naszykowane. O 4:00 wyjeżdżam. No 4:30, 4:00 to się obudzimy, także jeszcze tyle czasu mamy. Lecę pod prysznic, ogarnąć się troszeczkę. No i cóż, zrzucam pliki, ładujemy wszystkie akumulatorki możliwe. No i śmigamy. No nie, swoje też musimy naładować troszeczkę. Tyle, ile zdążymy. Jest 3 kierowców, także damy radę, możemy się zmieniać. No i cóż, taki bardzo spontaniczny pomysł, bardzo, bo przed chwilą go jeszcze w ogóle nie było, a już jest wszystko zaplanowane. Bardzo dokładnie. Wiemy, o której jedziemy i dokąd, więc już jest naprawdę nieźle. Tymczasem dziękujemy Wam pięknie za oglądanie tego vloga. Mamy skompletowane prezenty świąteczne. Chciałam powiedzieć, że są już spakowane, ale są spakowane na razie w 2 pudła i 2 torby. Więc już brzmi to dobrze, jakby były spakowane nawet. No i ewentualnie jakieś tam drobiazgi jeszcze wyhaczyć i jakieś tam składniki na ciasto dokupić i to będzie wszystko z takich świątecznych zakupów. Dziękujemy, że przetrwaliście to z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia zadaneczka, zostawienia łapki w górę. No taki szalony pomysł się pojawił, także takie spontaniczne plany tutaj zapowiadam, będzie się działo. Do zobaczenia jutro w Szczyrku.